Mierzący 3 metry wysokości Adam Małysz wrócił do domu zdrojowego w Wiśle. Były skoczek w całości wykonany jest z plastycznej czekolady. Oficjalnego odsłonięcia swojej cukierniczej podobizny dokonał sam orzeł z Wisły, który przyznał, że odwiedzał artystę w jego pracowni podczas tworzenia figury, a ostateczny efekt zrobił na nim ogromne wrażenie. Narty oczywiście są prawdziwe, ale jak popatrzymy na buty szczególnie, no to my jak byliśmy w pracowni, to myśleliśmy, że faktycznie są buty Jalasy, które gdzieś tam były wypożyczone ode mnie z galerii, że to są te buty, bo tak są dobrze zrobione. Ja myślę, że wiele szczegółów, no, nawet sam później numerek, który artysta wykonał, bo jak ja byłem, to jeszcze nie było tego numerka, no to pokazuje, że tak naprawdę drobiazgowe szczegóły, czyli gdzieś tam zagniecienie, gdzieś tam jakiś rowek, który przechodzi, przeszycia i tak dalej, no trzeba przyznać, że faktycznie jest to duży artysta. Małyszów dwóch stanęło obok siebie dzięki 4-miesięcznej pracy cukiernika Damiana Wiśniewskiego. Artysta przyznaje, że najtrudniejsze było odwzorowanie twarzy skoczka i nadanie jej realizmu. Sam Małysz zwrócił uwagę na niezwykle szczegółowo wykonane oczy, dłonie czy charakterystyczny wąs. Cukiernikowi zależało również na tym, aby twarz pana Adama była wesoła. Sugerowałem się tutaj jak najbardziej informacjami, wydrukami z internetu. Powstała całkowicie ręcznie, tymi rękoma wykonana, bez użycia żadnych form. Co jeszcze mam powiedzieć? Ile czekolady? Słuchajcie, no 175 kg czekolady, tak według moich wyliczeń. Całość waży 180-190 kg razem z podstawą. Czekolada plastyczna, czyli daje nam takie fajne możliwości. Fajna włoska czekolada, która daje nam możliwości właśnie kreowania dłońmi. Wykonana według tajnych receptur cukiernika czekoladowa masa powinna wytrzymać od 25 do nawet 50 lat. Podobizna skoczka nieprzypadkowo odsłonięta została przed długim weekendem majowym, ponieważ miasto chce zachęcić turystów do odwiedzania Wisły. 1 maja duży rajd górski szlakiem Habsburgów, gdzie można właśnie w kierunku Baraniej Góry podążać razem z przewodnikami. Natomiast oprócz tego koncerty na rynku, duża gra terenowa, mnóstwo warsztatów dla dzieciaków. Tak naprawdę codziennie do 3 maja coś się w Wiśle będzie działo. To druga czekoladowa rzeźba Adama Małysza. Pierwsza zaczęła się kruszyć i trzeba ją było z domu zdrojowego w Wiśle usunąć.